Zebraliśmy się tutaj po to, żeby omówić sprawę koncertu charytatywnego na rzecz Domu Miłosierdzia. No i ja może tylko takie najprostsze informacje powiem, takie podstawowe. To jest tak, koncert odbędzie się 19 listopada w Filharmonii w Koszalińskiej o godzinie 18. Cegiełki można nabyć właśnie w Filharmonii albo w Domu Miłosierdzia. Będziemy też rozprowadzać po każdej mszy świętej w każdej właściwie parafii w Koszalinie i w Kretominie. Śpiewać dla nas będzie rodzina Kaczmarków, o której może powie tutaj kolega już. Mieliśmy już do czynienia z tym zespołem. Występowali już na koncercie charytatywnym, z którego dochód przeznaczony był na leczenie byłego prezydenta Mirosława Mikietyńskiego. Potocznie mówi się, że to jest utalentowana rodzina i w swoim repertuarze przedstawiają oni generalnie muzykę operową. W skład rodziny wchodzą rodzice, czyli Iwona i Piotr Kaczmarek. Iwona śpiewa sopranem, pani Iwona śpiewa sopranem lirycznym, pan Piotr tenorem dramatycznym. No i jeszcze dwaj synowie, Adam i Wojciech. Adam śpiewa tenorem, natomiast Wojciech basem, barytonem. Czyli organizatorami jest Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia, Fundacja Miłości i Rycerze Kolumba, których właśnie my reprezentujemy. Cegiełki, które będzie można nabyć, wyglądają mniej więcej tak. Jedna jest w tej lepszej strefie cenowej za 90 zł i w tej drugiej strefie cenowej za 70 zł. No więc spotkaliśmy się tutaj po to, żeby wspomóc Dom Miłosierdzia, ponieważ no, chyba wszyscy tutaj z nas obecnych dobrze wiedzą, jak wiele Dom Miłosierdzia Koszalinowi pomaga, ale no nastał taki czas, że i Dom Miłosierdzia potrzebuje takiej pomocy od nas, od mieszkańców Koszalina. I o tym chciałbym, żeby tutaj ksiądz Radek się więcej wypowiedział. Ja jestem wdzięczny ogromnie i Państwu, i tutaj właśnie tej propozycji, która wyszła od Fundacji Miłości Rycerzy Kolumba, dlatego że akurat taka sytuacja nastała, że w ostatnim czasie mieliśmy takie bardzo poważne sprawy do załatwienia w Domu Miłosierdzia Bożego, to choćby wymiana szamba na roli, gdzie tam już mieszka kilkadziesiąt osób i to szambo kosztowało aż 37 tysięcy, malowanie dachu i odnowienie po prawie 6 latach to jest 25 tysięcy i kończenie instalacji przeciwpożarowej, cała instalacja przeciwpożarowa w tym domu niestety to kwota 360 tysięcy, więc akurat tak się złożyło, że kończymy te sprawy i rzeczywiście zaczęliśmy mówić trochę o takim ciężarze, który na nas właśnie spoczywa, że nie możemy sobie dać rady z tym ogonem, który idzie za nami. No i właśnie dostałem taki telefon, że taka inicjatywa może mieć miejsce. Mi zawsze trudno mówić o pieniądzach, ponieważ my naprawdę doświadczamy wielkiej pomocy, ogromnej pomocy w samym mieście od setek ludzi, tysięcy nawet ludzi i nawet z całej diecezji, z całej Polski, więc zawsze jakoś tak trudno mi o tym mówić i prosić, ale rzeczywiście jest taki czas, gdzie musimy te faktury uregulować i jest to dla nas jakimś ciężarem, także wdzięczność ogromna w tych sprawach jest w naszym sercu no, wielka, bardzo, bardzo duża. I rzeczywiście może tak było przez te lata ostatnie, że zawsze z uśmiechem opowiadaliśmy o wszystkim, bo rzeczywiście jest to cud wielki. Nawet miesiąc temu otworzyliśmy trzeci dom dla kobiet i te inicjatywy Piekarnia Bożego Miłosierdzia dobiega też końca, otwarcie tej piekarni. Ale akurat taka sytuacja jest, że może trzeba też mówić więcej o naszych potrzebach, bo prawie 100 osób, bo prawie setki spraw miesięcznie, gdzie biegamy w różnych sprawach, więc stąd ta cała inicjatywa i mówimy otwarcie, że rzeczywiście pomagamy wielu osobom, ale też potrzebujemy takiej pomocy też regularnej, żeby móc przychodzić każdemu z pomocą. Bardzo dziękujemy za to, ogromnie dziękujemy i ta życzliwość, jeszcze raz powiem, ona jest ogromna w tym mieście dla nas, od pojedynczych osób i za to dziękujemy i gorąco zapraszamy
wiedząc o tym, że ten koncert może być taką ucztą duchową dla człowieka, a jednocześnie chlebem konkretnym dla tego naszego domu. Jeżeli chodzi o ubrania i meble, to rzeczywiście dostajemy bardzo dużo takich rzeczy i na pewno dzisiaj byśmy nie prosili o taką pomoc, ale to, co zawsze tutaj jest potrzebne, to jedzenie i chemia. Chemia w takim znaczeniu, że płyn do mycia podłogi, płyn do toalety, to takich rzeczy bez liku, ponieważ jakby jest to miejsce, gdzie można się umyć, gdzie można się wyprać. I w ogóle no, te domy nasze trzeba też sprzątać, żeby było czysto, higienicznie, pachnąco. A jedzenia, no, razem z nami to prawie 300 już posiłków dziennie w trzech domach. Tutaj przychodzi 200 osób codziennie na posiłek plus my. To jest naprawdę duża, duża sprawa. Dużo otrzymujemy, ale te rzeczy nigdy jakby się nie kończą dla nas. Czemu Kościół nie pomaga jako instytucja, tak? Że Kościół ma jakieś tam swoje dobra i tak dalej, tak dalej. Czemu stowarzyszenie prosi ludzi zwykłych? Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa i dość skomplikowana, dlatego że jakby taką twarzą Kościoła, taką największą twarzą Kościoła w sensie dobroczynności jest Caritas diecezji. I Caritas w Koszalinie ma choćby Dom Samotnej Matki czy Centrum Kryzysowe. Ta inicjatywa Domu Miłosierdzia Bożego jest taką inicjatywą oddolną, bo tak naprawdę jestem jedynym księdzem i setki, tysiące ludzi świeckich, którzy tworzą to wszystko. Na pewno wiele osób nam pomaga, dlatego że jesteśmy Kościołem. To też jakby, żeby usprawiedliwić może takie nasze zachowanie. Wiele osób ma zaufanie, bo widzą księdza katolickiego i ta pomoc płynie. Najwięksi nasi sponsorzy to ludzie bardzo wierzący, katolicy, którzy dlatego nam pomagają, że jesteśmy katolikami. Więc Kościół nam pomaga, a no nie wiem, tu można powiedzieć, że mimo wszystko jesteśmy jedną z najbiedniejszych diecezji w Polsce. Biskup musi się zatroszczyć o bardzo wiele spraw i na pewno się o to troszczy. Na przykład wiemy dobrze o tym, że Kościół naszej tutaj ziemi wciąż spłaca kredyt na hospicjum darłowskie, więc te inicjatywy Caritasu też pociągają ze sobą wielkie kwoty. A kiedy myślę o Domu Miłosierdzia Bożego, to chyba my się wstrzeliliśmy w taką działkę, której nikt nie robi. I to jest ta wyjątkowość, jakaś inność, że mamy takie sytuacje, gdzie ani państwo, ani miasto, ani nawet instytucje Caritasu nie mogą pomóc. I my chyba się wstrzelamy w taką po prostu działkę. Tak to wygląda. W ciągu ostatnich dni przyjęliśmy kilka osób. Z psychiatryka ktoś, gdzie nie miał totalnie gdzie pójść, gdzie nie mógł być ogarnięty przez MOPS. Więc taki dom... Taki dom, gdzie no ktoś się nie kwalifikuje w jakieś ramy, a u nas się może zakwalifikować. Rycerze Kolumba to też instytucja kościelna. Więc a jeżeli już mówimy tutaj w tych kwestiach pomocowych czy pomocy, to zajmujemy się właśnie rzeczami charytatywnymi. I takie instytucje jak właśnie Dom Miłosierdzia, gdzie usłyszeliśmy, że taka pomoc jest potrzebna, no postanowiliśmy, że pomożemy właśnie tym razem temu domowi. Bo też może jest taki czasami zarzut, że, no, że pomagamy ludziom, którzy mogliby sami sobie pomóc i zarabiać takie pieniądze różne. Tylko chcę może powiedzieć, że te inicjatywy jak choćby kawiarnia czy piekarnia, która niedługo powstanie, to jest pomysł, żeby żyć z pracy rąk własnych. Naprawdę nie chcemy zawsze wyciągać ręce, ale chcemy autentycznie zarabiać też na siebie. Mamy możliwości. Kawiarnia dzisiaj już przynosi kilka tysięcy miesięcznie, żeby płacić rachunki tego domu. Piekarnia może przynosić o wiele więcej. Znaczy, my zawsze mieliśmy jakieś długi, ale rzeczywiście ta pomoc przypływała i my sobie zawsze radziliśmy. Właśnie to nas jakby, jeżeli tak mogę powiedzieć brzydko, dobiło. Te trzy inicjatywy, które były konieczne, zupełnie konieczne, dlatego jeżeli nie ma instalacji przeciwpożarowej, może być dom zamknięty. Jeżeli nie ma, są dziury w dachu, no to szkoda domu odremontowanego, świeżo odremontowanego. A szambo jest czymś koniecznym, żeby dom mógł funkcjonować i żeby nie było skarg sanepidowskich. Więc nagle kwota dokładnie
prawie 110 tysięcy nas jakby zaczęła nas obciążać mocno i nie możemy z tego wyjść. Myślę, że długi nasze dzisiaj to 150 tysięcy złotych. Mamy swoje konto na stronie dommiłosierdzia.pl. Czy rzeczywiście można mnie też tutaj odnaleźć? Tak. Ale chcę powiedzieć, że pomoc jest olbrzymia, bo naprawdę doświadczamy wielkiej pomocy, ogromnej. Tylko no, jakby ta finansowa kwota nas trochę przerosła nagle i stąd też nasz taki apel się pojawił na stronie internetowej. Ale też pomyślałem sobie, że my zawsze z uśmiechem opowiadaliśmy o wszelkiej cudowności powstawania tych dzieł. Myślę, że dzisiaj też trzeba powiedzieć czasami, że czasami jest po prostu trudno. Wydaje mi się, że oprócz tej pomocy takiej, nie wiem, materialnej, czy zapewnienia schronienia, posiłku, to wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że najistotniejszą pomoc, jaką niesie Dom Miłosierdzia, to jest ta pomoc duchowa. Czyli oprócz tego, że, bo z mojej perspektywy Dom Miłosierdzia jest takim miejscem, gdzie nie jest to tak, że przychodzi tutaj, przepraszam za moje określenie, zlepek ludzi o różnych nacjach, charakterach i tak dalej i oni tutaj mają ciepło, wygodę i tak dalej. Tak? Tutaj są pewne zasady, które trzeba, spełniać, tak? Żeby, czy w ogóle mieszkając w tym domu, trzeba przyjąć zasady tego domu. Tak? I tą zasadą wydaje mi się jest również to, że ta pomoc właśnie duchowa, ona prowadzi jakby do naprawy tego człowieka, który w to miejsce przychodzi. Więc to jest, wydaje mi się, największa wyjątkowość tego domu. No ale no, te sprawy, które mają zapewnić ten byt materialny, tą egzystencję, czy nawet tą pomoc właśnie, o której mówiłem, duchową, również jakąś taką pomoc, nie wiem, psychologiczną, tak? Że tutaj mogą, że jest tutaj to miejsce, gdzie mogą siebie naprawić tacy ludzie i ewentualnie no, posilić się duchowo i fizycznie. No, według mnie, już abstrahując od tego, jak wiele ten Dom Miłosierdzia i Stowarzyszenie Miłosierdzia pomaga właśnie mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom, bo ja poznałem tutaj naprawdę wspaniałych ludzi. Wczoraj jeszcze miałem okazję rozmawiać z dwoma mieszkańcami tego domu i się okazuje, że to jeden właśnie chłopak jest ze Szczecina, później dziewczyna z Warmii, gdzieś tam z Warmii albo z Mazur, no gdzieś pomiędzy Warmią i Mazurami. Także tu zjeżdżają ludzie z całej Polski i właśnie ta dziewczyna mówi do mnie, że ona była przerażona, kiedy sobie pomyślała, że ona zaraz trafi do jakiegoś ośrodka i jakimś cudem dowiedziała się właśnie od swojej koleżanki, że jest taki Dom Miłosierdzia w Koszalinie i po prostu już na nic nie patrzała, tylko od razu tutaj przyjechała. Ale abstrahując od tego, tutaj w tym domu, w moim odczuciu, to są dwa wymiary. Właśnie Boga, którego widzimy w każdym człowieku i Boga eucharystycznego, bo to jest jedyne takie miejsce w Koszalinie i jedno z niewielu w Polsce, gdzie my mamy 24 godziny na dobę adorację Najświętszego Sakramentu. Także to jest naprawdę fenomen, jeżeli chodzi o te kwestie.